Szczecin, rok 1997. To zdjęcia z policyjnej obserwacji. Idzie. Śledzonym jest Marek M., pseudonim Oczko. Policja już zaciska wokół niego pętlę. Oczko to były bramkarz w szczecińskich nocnych lokalach. Na początku lat 90. stanął na czele najpotężniejszego na zachodnim wybrzeżu gangu. Teraz jeszcze nie wie, że dla policji jest celem numer jeden. Do tej pory wszystko mu się udawało. Żył pod szczęśliwą gwiazdą. Dobra passa pozbawiła go czujności. Już nie krył się ze swoim bogactwem. Pokazywał się w mieście, bywał w drogich klubach, jeździł po Szczecinie rzucającym się w oczy sportowym Ferrari, bo przecież był nietykalny. Niebawem miało się jednak okazać, że szczęście prysło. Grupa została rozbita. Dla Oczki i jego ludzi zaczęły się sądne dni. Marek w okresie od 1993 roku, daty bliżej nieustalonej, do lutego 1998 roku włącznie, zorganizował w Szczecinie Związek Przestępczy o charakterze zbrojnym, którego założeniem było popełnianie przestępstw na terenie całego kraju, polegających na wymuszeniach rozbójniczych, napadach rabunkowych, obrodzie narkotykami, prowadzeniach... Marek N. nie był w Szczecinie postacią anonimową. O wyczynach jego grupy krążyły legendy. Miasto pod panowaniem Oczki żyło w strachu. Mnożyły się napady, porwania dla okupu, ściągano haracze. I nagle na początku 98 roku nastąpił atak. Jednej nocy policja zatrzymała ponad 50 osób powiązanych z Markiem M. Szczecin odepchnął. Człowiekiem, który spowodował klęskę Oczki i jego gangu, był Rafał H., pseudonim Czarny. Wcześniej lojalny żołnierz szefa, potem jego nieprzejednany wróg. Spotkał się z nami w ruinach pod Policami, gdzie kiedyś Niemcy produkowali paliwa lotnicze. W latach 90. było to ulubione miejsce spotkań gangsterów. A w jaki sposób ty dostałeś się do grupy? Ja, gdyż odbyłem pierwszy wyrok, wyszedłem na warunkowe zwolnienie, no po prostu szukałem jakiegoś zarobku i trafiłem na gościa, który handlował narkotykami. Ale że uznałem go za idiotę, to się go pozbyłem. Przejąłem jego towar i zacząłem handlować, to tak się rozwinęło. No i przez, wiadomo, w tym środowisku to ludzie się tak jakby łączą. Ja też chciałem się dołączyć do jakiejś mocnej ekipy i z czasem zaproponowano mi wejście do ekipy Marka. Ja się zgodziłem, bo to dla faceta, który miał wtedy 22 lata, to tak jakby złapać Pana Boga za nogi. Nie można prowadzić takiej działalności bez przemocy. To jest technicznie niemożliwe, bo ludzie, którzy myślą, że można lub próbują prowadzić taką działalność, są wykańczani. Może nie mordowani, ale są bici, są poniżani, gnębieni. Jeżeli nie ja ich, to oni mnie. Hotel Marriott w Warszawie. Marek M., ten mocny człowiek ze Szczecina, przybywa na spotkanie, nazwijmy je biznesowe. Nie wie, że policja zna dokładną datę, godzinę i miejsce tajnej narady. Nie wie, że informacje sprzedaje ktoś z jego grupy. Pokazujemy fragmenty policyjnego filmu z obserwacji Marka M. w Mariocie. Oczko to ten tyłem do kamery. Omawia interesy z ludźmi dobrze policji znanymi. Przy następnym stoliku siedzi młody mężczyzna, to funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa. Policja i UOP rozpracowują Oczkę niezależnie. Tajniak nie wie, że policjanci wszystko filmują. Oczko i jego rozmówcy są wyraźnie zaniepokojeni. Chyba zauważyli, że gość z sąsiedniego stolika za bardzo się nimi interesuje. Prawdopodobnie w teczce ma urządzenia do podsłuchu. Funkcjonariusz UOP w tym momencie jest bezradny. Figuranci, jak w języku służb określa się osoby rozpracowywane, uciekli mu z pola nasłuchu. Ta scena dobrze charakteryzuje stosunki między instytucjami chroniącymi bezpieczeństwo. Zamiast współpracować, rywalizowały. Bandyci na tym tylko korzystali. Przychodził taki, ktoś taki jak Oczko, ważniak, siłacz, który miał ze sobą jakąś tam ekipę. Plotka uliczna głosiła, że to mocna ekipa, w gazetach pisano, że to mafia, tak? Więc przychodzi taki Oczko, mówił płacić, bo to mój teren. I ten człowiek był bezsilny, nie mógł wynająć innych bandytów, bo w pobliżu, w promieniu załóżmy kilku kilometrów, nie było takich. Nie miał dojść do Pruszkowa, nawet gdyby miał, no to co z tego? Nie mógł pójść na policję, no bo był umoczony, tak?
I na takiej zasadzie, z tego co ja wiem, to wszyscy ci najwięksi posłowie dorobili się fortun. Okradali przemytników. Kradliśmy tiry i to nie były takie napady jak na filmach, że gdzieś ktoś jest uzbrojony, kominiarka, rękawiczki, broń. Nie, nie. No to były takie, tak jakbyśmy tutaj się zebrali, w kilku pojechali, zrobili napad, zabrali frajerowi tira i go postraszyli jakąś gazówką. On szedł do szefa, mówi, byli jacyś gangsterzy, groźni, napakowani, mieli groźne miny i byli łysi. Centrum Szczecina. Budynek Komendy Wojewódzkiej Policji. Tuż obok Komenda Miejska. Niecałe 200 metrów dalej, w tej bramie, w małej knajpce, pod nosem policjantów, było ulubione miejsce spotkań gangsterów. Rok 95. Policja filmuje jedno z takich spotkań. Sama wierchuszka gangu. Jednym z mężczyzn wsiadających do białego samochodu jest Ślepak. Obok Dudusia najbardziej zaufany człowiek oczki. Gangsterzy wciąż są pewni siebie. Bezczelnie defilują pod oknami komendy. Ta brawura skończy się dopiero za 3 lata. Na procesie Ślepak dostanie 12 lat więzienia, Duduś, podobnie jak Oczko, 13. Duduś i Ślepak to przyjaciele Oczki z ulicy Żabiej. To ulica ich dzieciństwa. W zaułkach Żabiej przeszli pierwszą szkołę życia. Żabia to symbol gangu, miejsce, skąd wyruszyli, aby podbić miasto. Marek to człowiek, który nie chciał być bossem, tak naprawdę, ja tak uważam. On nie chciał być bossem, nie chciał być szefem mafii, on chciał się dorobić. Przy okazji chciał być ważny, chciał być gwiazdą. I więc on nie miał, może nie tylko zasad, bo to jest złe słowo w przypadku przestępców, ale nie miał przepisów BHP. Więc on trzymał ze wszystkimi, z którymi mu się chciało trzymać, z którymi opłacało mu się trzymać. Raz to byli ci z Pruszkowa, raz to był dziad. I on uważa, że jest taki sprytny. Raz z tym, raz z tamtym, zawsze jest na górze. A to złudzenie, bo w ogólnym rozrachunku tacy ludzie zawsze przegrywają. Zawsze. Ale jak był bunt przeciwko niemu, to Pruszków zjechał do Szczecina. Dokładnie. To było wtedy, kiedy właśnie jeszcze Pruszków za nim stał. Przyjechali tu w 30, a szczecińscy gangsterzy byli bardziej takimi gangsterami kawiarnianymi. Więc zobaczyli groźnych gangsterów uzbrojonych. Wprawdzie też byli uzbrojeni ci ze Szczecina, no ale fama o mafii pruszkowskiej zrobiła swoje. I tak naprawdę, nie? To jest najlepszy dowód, jaka polska zorganizowana przestępczość była słaba, bo ci ludzie, którzy przyjechali, to byli najwięksi bossowie. O nich wtedy jeszcze tak nie pisano, ale to byli najwięksi bossowie, którzy przyjechali wtedy do Szczecina. Gdyby tworzyli mafię, nie narażaliby siebie, nie przyjechaliby w 30, przysłaliby 3 zabójców, żeby zabili tu z kilku szczeciniaków. Oni powiedzieli wprost, Szczecin należy do Marka, ale wy możecie robić co chcecie, możecie się na nas powoływać, wymuszajcie haracze, róbcie co chcecie. Pierwszym takim miastem spektakularnie przyłączonym do grupy pruszkowskiej był Szczecin, gdzie na pomoc Oczce, który był wtedy w mniejszości szczecińskiej, ale miał już, budował dobrą strukturę, pojechała grupa pruszkowska, no i wtedy była demonstracja siły w hotelu Radisson. No, demonstracja typu kałasznikowy na ladę, prawda. Klient został wyprowadzony, prawie nie dotknął podłogi, jak wyprowadzaliśmy go, wrzucony do auta, jak worek kartofli, obity w lesie i skończyła się jego kariera w Szczecinie. Nastała era Oczki. To nie jest film z najazdu Pruszkowa na Szczecin. Tutaj hotelowa kamera zarejestrowała podobny przypadek z czasów, kiedy gangsterzy walczyli o władzę w Szczecinie. Po interwencji Pruszkowa grupa Oczki już niepodzielnie rządziła i dzieliła w mieście. Wolny czas najchętniej spędzali w ekskluzywnym nocnym klubie Imperium. Była kelnerka z tego lokalu dobrze zapamiętała obyczaje chłopców od Oczki. Wejście ich polegało na tym, że siadali na najlepszych stolikach. Od razu się łączyło 2-3 stoliki w zależności od ilości osób. Szybka musiała być obsługa typu podane, nakryte. Konsumpcja typu dania ciepłe, zimne, zakąski, przekąski. Z trunków pili na ogół whisky, chyba że panie zamówiły sobie coś innego. Mężczyźni siedzieli przy stoliku, rozmawiali. Obsługa stała raczej na baczność, kelnerki wokół nich, a panie towarzysko bawiły się na parkiecie.
No wiadomo, jedno było, że z rachunkiem nie można było nigdy podejść. Bo jakby któraś z nas podeszła, no to może by się nauczyła fruwać. Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Lęk był i zasady ustalone. Nigdy nie płacili za to, co zamawiali? Nie, nigdy nie płacili. Rachunek szedł na bar do rozliczenia dalszego. To materiał nagrany przez kamery przemysłowe w jednym ze szczecińskich kasyn. Ujawniamy metody, jakimi bandyci wymuszali haracze od właścicieli wielu nocnych lokali w tym mieście. Był czas pracy i czas wypoczynku. Także właściciele szczecińskich agencji towarzyskich mieli powody, aby bać się ludzi oczki. Takie tam kwestie, że tam dziewczyna gdzieś została pobita, poturbowana czy poniżona, to było normalnością, codziennością, bo to był ten rytuał strachu. To było w tych normach po prostu i że jak oni wpadają, no to robią co chcą. Biorą jedną dziewczynę na pokład, ich czterech i tak dalej. To wszystko było w normie, nie? A proszę powiedzieć, jakie opłaty oni sobie wymarzyli od agencji towarzyskich? Czy to miały być jednorazowe sumy, czy nie, to było miesięczne, miesięczne. To chodzi o opłaty miesięczne, nie? Które po prostu w granicach, to różne były. W początku oczywiście zawsze twierdzili, że to są minimalne, tam 2-3 tysiące dolarów oczywiście, bo to wszystko w dolarach było przeliczane. No ale ten, który się tam po prostu tak nie przystępował do rozmów i tak dalej, no to 10 tysięcy kary. Ta kobieta pracowała kiedyś dla gangu Oczki. Nazywano ją księgową grupy. Kiedy postanowiła przerwać współpracę, gangsterzy wydali na nią wyrok. Godzina była gdzieś koło 14-15. I siedziałam sobie przy okienku, podszedł facet. Wylał kwas. Wylał gdzie? Na twarz. Prosto na twarz. No i zaczęło się wszystko palić praktycznie. To była substancja żrąca. No to od razu zaczęłam jedną ręką wodą się polewać, a drugą dzwoniłam po pogotowie. Poparzenia były tak mocne. To było pół twarzy, praktycznie oka nie otwierałam, drugie oko było spuchnięte. Pół twarzy była zwęglona, całkowicie czarna, jakaś skorupa na plecach, na ramionach. Czy możesz mi te blizny pokazać? Tak, masz. To są... Minęły 2 lata, otworzyłam sobie lombard po tygodniu czasu, o 14 po południu. Mężczyzna wrzucił karnister z benzyną, zamknął drzwi. Zginął mój pracownik, a zarazem mój przyjaciel, bardzo dobry przyjaciel. Drzwi były tak zamknięte, że on nie mógł się wydostać. Pomieszczenie miało 30 metrów bez drzwi zewnętrznych. No nie było możliwości w ogóle, bo to był tak duży wybuch. Rozumiem, spłonął żywcem. Spłonął żywcem, tak. To Wiktor Fiszman, Białorusin. W Szczecinie kierował gangiem złodziei luksusowych samochodów. Uważany był za rezydenta rosyjskojęzycznych grup przestępczych. Grupę Fiszmana, podobnie jak gang Oczki, rozpracowywali oficerowie szczecińskiej policji. Nadal walczą z lokalnymi gangami, dlatego funkcjonariusz, który z nami rozmawia, nie pokazuje twarzy. Fiszman był przedstawicielem tak zwanej mafii. On był taką forpocztą na naszym terenie. Jego zadaniem były samochody, kobiety i narkotyki. Szybko okazało się, że w Szczecinie jest o jedną mafię za dużo. Rozpoczęło się polowanie na Wiktora Fiszmana. Sebastian W. miał wyjątkowego pecha. Był wtedy łudząco podobny do szefa białoruskiego gangu. Czułem, że mi ktoś przyłożył coś do prawego boku. Ja myślałem, że to jakieś żarty czy coś. Nóż ewentualnie, ale nie broń palną. No i szepnął mi właśnie wtedy do ucha, nie? Chodź pan na bok,
No ja się nie zdążyłem obrócić i padł strzał. No i w tym momencie właśnie zrobiło mi się gorąco, nogi mi zdrętwiały, zesztywniały. No i padłem, nie? Jaka to była rana? Szarpana, strasznie to wyglądało. No... Nie wiem, nie mogę określić, ile teraz to było centymetrów, ale tak około 30 centymetrów to była rana. Kiedy strzelono do ciebie, co się stało z twoim dzieckiem? Pamiętam, że jak leżałem taki półprzytomny, to córka właśnie na kolanach wyjrzała z samochodu, przestraszona, z płaczem. No i na kolanach do mnie się dotarła, na kolanach dosłownie, dziecko czteroletnie. Z płaczem, tata nie umieraj. No i przytuliłem ją i od tamtej pory już więcej nic nie pamiętam. Wiktor Fiszman w Polsce przebywał od początku lat 90. Policja twierdzi, że początkowo ludzie Fiszmana zgodnie współpracowali z grupą Oczki. Ale w 95 roku doszło do konfliktów. Według prokuratury Oczko wynajął płatnych zabójców z bandy Janusza T., pseudonim Krakowiak. Za 100 tysięcy złotych mieli przyjąć zlecenie na likwidację Wiktora Fiszmana. To prawdopodobnie oni omyłkowo postrzelili Sebastiana W. Wreszcie dopadli też Białorusina. Wiktor Fiszman zginął 22 stycznia 1997 roku w Szczecinie. Dostał 3 kule. Sprawcy uciekli. Policja od początku przyjęła wersję, że śmierć Fiszmana była elementem walki gangów o władzę w portowym mieście. Podejrzewano, że za zabójstwem stali ludzie Oczki, bo to właśnie jemu najbardziej przeszkadzała działalność białoruskiego gangstera. Obawiano się, że może dojść do potężnej wojny gangów, bo mafiozi ze wschodu śmierci swoich przyjaciół nie wybaczają. Pogrzeb Wiktora Fiszmana odbył się w Szczecinie. Policja z ukrycia filmowała przebieg całej ceremonii. Ci mężczyźni to przybysze zza wschodniej granicy. Dochodziły poważne sygnały, że będą chcieli pomścić śmierć swego rodaka. Na szczęście topory pozostały zakopane. Strony jakoś się dogadały. Białorusini podzielili się spadkiem po Fiszmanie i wyjechali z Polski. Mafia tak naprawdę to jest strach. Strach, który bierze się ze śmierci. Zwróćcie uwagę, że mafia działa, prawdziwe mafie funkcjonują tylko tam, gdzie życie ludzkie nie jest zbyt wiele warte. Polska nie jest takim krajem. Polacy nie są takimi ludźmi. Mafia to jest jak małżeństwo. A polskie gangi najczęściej są jak romanse. W małżeństwie jest tak, że najczęściej ludzie są ze sobą na dobre i na złe i wiele ich łączy. W romansach jest tak, że dzisiaj jesteśmy razem, jutro nie, pojutrze może znów razem. Rok 1995. Jedna z policyjnych obserwacji grupy Oczki. Wśród tych mężczyzn jest Roman R., pseudonim Arizona. To ostatni materiał policyjny z jego udziałem. Był uważany za najbliższego przyjaciela Marka M. W latach 80. obaj mieszkali w Niemczech. Zajmowali się tam interesami. Po powrocie do Szczecina blisko ze sobą współpracowali. Arizona zniknął 21 listopada 1995 roku. Do dzisiaj go nie odnaleziono. Policja podejrzewa, że został zamordowany. Podobno ostatnią osobą, z którą rozmawiał przez telefon, był Oczko. Ale Oczko zaprzecza. Powołuje się na świadków, którzy wiedzieli, że podejmował liczne próby odnalezienia Arizony. Kontaktował się nawet z jasnowidzem. Z Markiem M., pseudonim Oczko, spotkaliśmy się w areszcie śledczym w Katowicach. Uczestniczy tam w procesie grupy Krakowiaka. Jest oskarżony o zlecenie zabójstwa Wiktora Fiszmana. Grozi mu dożywocie. Marek M., pseudonim Oczko, człowiek, który według prokuratury kierował mafią w Szczecinie, zgodził się na rozmowę przed kamerą. To pierwszy wywiad telewizyjny, jakiego udzielił dziennikarzom. Za tydzień przedstawimy jego wersję. Nie mam chęci zemsty, nie pałam chęcią zemsty. Pałam... Takim mam pragnienie sprawiedliwości.